Dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj na vloga. Z ogromną przyjemnością go kręcę. Już dawno nie czułam takiego przypływu emocji. Po prostu jestem pozytywnie nakręcona. Od rana się nakręcałam pozytywną muzyką. Teraz szykuję sobie surówkę do obiadu i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby się do Was odezwać. Zrobiłam sobie dzisiaj bardzo delikatny makijaż, dlatego że nałożyłam podkład, pomalowałam brwi, bo wiecie, tą lukę, co mam, jeżeli oglądaliście wcześniejszy filmik, to wiecie, i podużowałam rzęsy, więc tylko tak, żeby nie wyglądać niewyraźnie, bo normalnie wyglądam niewyraźnie. Już idę skarbie. Poczekajcie, Łucja mi coś musi pokazać. Okej, już jestem. Poczekajcie, w całości mnie nie widać. Może troszkę podniosę. Chyba tak lepiej, co? Robię surówka na obiad, dlatego się postanowiłam odezwać. Od rana nakręcam się pozytywnie muzyczką, słuchajcie. Są teraz dwie piosenki, które tak mi wpadają w ucho i na okrągło ich słucham. Zostawię Wam linki w opisie, dlatego że nie mogę tutaj Wam nawet puścić kawałka, bo to wiecie, prawa autorskie i tak dalej. Pierwsza piosenka to jest Jax Jones, tak się bodajże nazywa, ten koleś, który po prostu wypuścił taką piosenkę. To jest mój numer jeden teraz, na okrągło bym mogła tego słuchać. Mam to w playliście dodane jako... przy której ćwiczę, uwielbiam tą piosenkę. Kojarzy mi się ona z latem, z pięknymi, beztroskimi chwilami i trochę rytmy przypominają mi piosenki, które już znam, które były kiedyś. Jakby w takim stylu mam wrażenie, że kiedyś były nagrywane i kocham taki rodzaj muzyki. To jest taki pop, ale no taki piękny. Oh, posłuchajcie tej piosenki, mam nadzieję, że Was też nastroi bardzo pozytywnie. Natomiast druga piosenka to jest piosenka ukochanego zespołu mojego syna. Bo słuchajcie, mój syn już ma ukochany zespół i to już rok chyba trwa ta miłość. Jest to Imagine Dragons. I ja Wam powiem, że jak mają dla mnie niektóre piosenki fajne, tak mają niektóre całkiem przeciętne, takie w ogóle nie wpadające w moje ucho. Tak mój Ignacy, co to nie wyjdzie po prostu nowego do... gdzieś nie jest puszczona kasnowa ich piosenka, jakiś nowy klip, nowy przebój, to Ignacy jest we wszystkim zakochany. Stwierdziliśmy, że musimy mu kupić kolekcję płyt, żeby miał swoją, po prostu skoro tak faktycznie fascynacja trwa i trwa i trwa. Natomiast ta nowa piosenka nazywa się... jak ona się nazywa? Nie pamiętam, napiszę Wam tutaj. Cały czas zapominam tego słowa, to są kości po angielsku. I... no kurczę, są kości po angielsku, wiecie co, cały czas to mam. Ale dobra, mniejsza z tym i ta piosenka też na drugim miejscu, to mogłabym słuchać na okrągło, też melodyjna, bardzo wpada w ucho i taka pozytywnie nastrajająca muzyka, a ja taką muzyką chcę się teraz otaczać. Dobra, nagrywamy zwykłego vloga, dzisiaj mam dzień wolny od pracy i jutro mam dzień wolny od pracy, więc dzisiaj zapraszam Was na vloga typowo domowego. Zrobimy sałatkę. Rano, jak widziałyście, przygotowałam śniadanko dla Łucji. Dzisiaj była świnka na śniadanko. Później daję zawsze jakiś tam owoc, orzechy albo migdały, tak jak na deser po śniadaniu. Ale ostatnio śniadania robię bardzo kreatywne, dlatego że moje dziecko ma jakiś bunt ostatnio, ze dwa tygodnie temu tak się zaczęło, że przestała jeść warzywa. A ona naprawdę, są warzywa, których nie lubi, na przykład nie przepada za pomidorem. Ale rzodkiewka, oliwki, ogórek, papryka, cukinia, to wszystko pożerała, można powiedzieć. A teraz się stało tak, nie i koniec. Wiecie, o co chodzi? Kanapka z szynką, kanapka z serem. Myślę sobie, o nie, tak nie będzie. I stwierdziłam, że będę robić jej takie kreatywne śniadania. Nie powiem Wam, że to są moje pomysły, bo jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie. Ja inspiracje czerpię z internetu. Przeważnie to wyglądało tak, że wpisywałam myszy na śniadanie i już widziałam, że robią je z jajeczek i ja po prostu robiłam podobnie. Teraz już troszkę muszę wyobraźnie ruszać, dlatego że moja córka mówi na przykład tak. Mamo, zrobisz mi rowerek? I ja wtedy tak jakby z głowy wymyślam, jak ten rower mógłby wyglądać i z jakich produktów mogę wykonać ten rower. Robiłam już myszy, robiłam łódkę, samochód, rower, księżniczkę, co jeszcze tam było? Króliczki? Chyba. Ja już tak dobrze nie pamiętam. Dzisiaj właśnie ta świnka. Ciągle coś wymyślam jej, żeby było fajnie i atrakcyjnie i wkleję Wam tutaj zdjęcie, jakie śniadania do tej pory udało mi się podać Łucji. Jak widzicie, zrobiłam troszkę taki kolaż tych zdjęć, żeby za długo to nie zajęło. To takie śniadanka właśnie jej wykonuje i powiem Wam, że wtedy zjada z apetytem dosłownie wszystko. Co by tam nie było, to ona to po prostu zjada. I jestem naprawdę pod wrażeniem, więc jednak sposób podania też się liczy, nie tylko, słuchajcie, smak.
No i tak, później jak ja już przygotuję obiad, a dzisiaj robię surówkę z kapusty pekińskiej, co chyba widać, marchewki, jogurt naturalny, majonez, sól, pieprz, do tego ryba będzie i ziemniaki. Jeżeli przygotuję już obiad z Ignasiem, pouczymy się troszkę, bo czeka go dyktando w poniedziałek z RZ. Pouczę się z nim, pouczymy się później wiersza na język niemiecki, będę już troszeczkę luźniejsza, to pokażę Wam fajne produkty, produkt do czyszczenia, nie, żadna współpraca, który kupiłam w Action, jak tam mówicie, tak może być. I bardzo fajny odplamiacz z Lidla. Jestem w szoku w ogóle, bo to są dwa bardzo tanie produkty i mega, mega dobre. I myślę, że niejedna Pani domu tutaj z ciekawością to zobaczy. Więc ja w tej chwili się z Wami żegnam, odzywam się do Was później. Teraz muszę wstać i ogarnąć tą surówkę. Jeden z powodów, dla których kocham wiosnę, słuchajcie, to, że zaczyna wszystko kwitnąć. Moja jabłonka kwitnie, mam nadzieję, że to widzicie. Zaczyna, ale się cieszę. Tutaj są tak pyszne jabłka na tej jabłonce. Kocham, sama po prostu wyjadam wszystko. Oczywiście dzielę się z domownikami, ale najchętniej zjadłabym wszystko sama. Ale się cieszę, już się nie mogę doczekać po prostu tych jabłuszek. I w ogóle tego, jak zacznie kwitnąć, bo wygląda to niesamowicie. Śliwka też wygląda bardzo, bardzo ładnie, przepięknie, kwitnie. Już niedługo, naprawdę. Cieszy mnie to niezmiernie. Im jestem starsza, tym coraz bardziej po prostu takie uroki wiosny właśnie. Żywopłot, który zielenieje, też mnie niezmiernie cieszy, że w końcu przestanie być taki łysy, tylko znowu zrobi się gęsty i zielony. Hej, nie wiem, czy pamiętacie, albo czy wszyscy widzieli przepis na fantastyczną sałatkę z surowego kalafiora. Ja oczywiście ważę, bo to robię dla siebie na kolację, ale ważyć nie musicie. Ja dodaję wszystko na oko i tak naprawdę do surowego kalafiora, tylko takiego na małe różdżki połamanego właśnie, tak jak ja teraz robię, możecie dodać wszystko, ale najlepsze połączenie to jest właśnie surowy kalafior, cebulka, najlepiej czerwona, nie mam czerwonej, dzisiaj szalotkę dodam, kukurydza i powiem Wam, że robicie sos czosnkowy na bazie jogurtu, po prostu czosnku, soli i pieprzu. I jest przegenialna surówka na przykład do kurczaka. Ja właśnie taki mam plan się na kolację, kurczak i taka sałatka. Polecam serdecznie, spróbujcie. Proszę, żabko. Dasz coś? No zaraz coś poszukamy. Dobra, ja tutaj szykuję i utrzymuję dzieci, żeby z głodu mi nie umarły, bo dopiero zaczynam kończyć obiadek. Dobra, więc do zobaczenia. Zobaczycie, jak będzie moja wyglądała. Ja dzisiaj robię, no tak jak właśnie Wam powiedziałam, szalotka, kalafior, kukurydza i sos czosnkowy do tego. Więc tak, możecie wkroić ogórka korniszona, ogórka zielonego, szczypiorek. O, super pasuje szczypiorek. Ja nie mam, dodam koperek. No, genialne połączenie. Ogólnie surowego kalafiora i czosnku i kukurydzy to jest genialne połączenie. I ta cebula, niam, niam, pyszne, naprawdę, serio pyszne. Okej, okay, dobra. Okaże się, że zjem całego kalafiora. To jest cały malutki kalafior. A muszę zużywać produkty. Jutro jedziemy na zakupy, więc jutro też będę vlogować. Dobrze, nie będę ruszać tego krzesełka. Jutro jedziemy na zakupy do Lidla. Dobrze, kochanie. Więc jutro będę nagrywać dla Was food haul z Lidla. Czemu nie? Dawno nie było. Dobra, 260 gramów kalafiora dla mnie. Tylko dla mnie. Całym dniu rozczochrana, w ogóle taka nieogarnięta, ale słuchajcie, zaraz zabieram się za trening, potem będzie prysznic, potem będę jadła, Łucja teraz się bawi samochodem koło mnie, a ja siedzę i montuję dla Was filmy, ale żeby nie było, bo chciałam zakończyć vlog, ale muszę Wam pokazać te dwa produkty, o których mówiłam. Ale dzisiaj będę starą Cię na filmie. Dobrze, żabko.
Słuchajcie, pierwszy produkt jest to ocet. Ocet, który kupiłam w Action Action, tak jak właśnie Wam mówiłam, czytajcie jak tam chcecie. I to jest ocet z lawendą, z tego co pamiętam. Poczekajcie, zaraz doczytam. Wybaczcie też hałas mojej córeczki, ale to vlog córeczki nie będę stąd gonić, tylko dlatego, że mamuśka nagrywa. Cudownie. Kwas octowy 7% jest to ocet, który służy do odkamieniania urządzeń domowych, nie nadaje się do przygotowywania posiłków, uwaga, nie nadaje się do stosowania na materiałach zawierających wapń. Poza tym, że służy do odkamieniania, odkamienił mi czajnik perfekcyjnie. Druga sprawa, mam dwie butelki, żeby nie było, właśnie dzisiaj zaczęłam drugą, bo pierwszą połowa mi została i zlałam sobie do butelki ze spryskiwaczem, bo genialnie myje okna. Fantastycznie. To jest taki zamiennik zwykłego octu, bo mamy tutaj jakby dodatek tej lawendy. Do czego jeszcze? Fronty szafek moich białych przepięknie domył, po prostu przepięknie. Płytę tą w mikrofali, w piekarniku szyby. Cudny, fantastyczny produkt za jakieś grosze, bo ja nie wiem, czy on 3 zł kosztował, czy mniej, czy ciut więcej, ale to na pewno do 5 zł coś. No i mamy tutaj odplamiacz, o którym Wam mówiłam. Naprawdę nie spodziewałam się, że to nie jest żaden Acze ani nic takiego. Jest to Fromil, to jest ta marka taka ich lidlowa. No oni mają kapsułki do prania proszki i właśnie odplamiacze i tak zaryzykowałam. Na jeansach moich ukochanych miałam taką plamę na udzie, już taką, wiecie, wżartą dosyć, dlatego że ja ją próbowałam już odplamiać nieraz, dlatego że już prane były te jeansy nieraz i ta plama, mam wrażenie, pod wpływem prania jeszcze bardziej stawała się nie do usunięcia. Natomiast nalałam ten środek, już nie bawiłam się w ten dozownik, po prostu nalałam na plamę, roztarłam i co prawda zostawiłam te jeansy na całą noc. Na całą noc, a potem wrzuciłam je rano do prania. Wyciągnęłam jeansy, po pierwsze bez plamy, bez żadnych przebarwień, odbarwień, one nie to, że mi tam, wiecie, wywabiło kolor jeansu, właśnie nie, zniknęła tylko plama, bo jest to odplamiacz do koloru i muszę kupić koniecznie ten do bieli, bo jeżeli działa tak cudownie ten do koloru, to jestem super ciekawa, jak działa ten do bieli. Więc Fromil Color, odplamiacz do tkanin kolorowych, moc aktywnego tlenu, działa i też ma świetną cenę, więc te rzeczy chciałam Wam polecić. Słuchajcie, ja w tej chwili może przyjdę się z Wami pożegnać wieczorem, nie mówię, że nie, bo chcę dzisiaj karbować sobie włosy na wieczór, ale na pewno będę robiła to po treningu. Dzisiaj rowerek stacjonarny po prostu, siadam na 50 minut, myślę, że się uda, zobaczymy na rowerek, a my widzimy się już wieczorem, dlatego że chciałabym poświęcić ten czas już dzieciom, więc trzymajcie się, do zobaczenia później. Pa. Teraz już dosłownie przychodzę się z Wami żegnać. Słuchajcie, już jestem w piżamie po kąpieli i po jeszcze niecałej pielęgnacji, więc zaraz się za nią zabieram. Trening zrobiony 45 minut, udało mi się pojeździć. Myślę, że i tak spoko. Zjedzone teraz. Jakiś film znalazłem się na Netflixie albo na HBO. Zobaczymy, co tam, co nam dzisiaj wpadnie w oko i w nasze gusta i humory, nastroje. Dobra, a z Wami się żegnam, widzimy się już jutro, postaram się nagrać food haul i troszkę do Was povlogować. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!